Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję, jeśli jesteście tu po raz pierwszy. Jeden z widzów napisał mi, że nie każde BMW driftuje, bo na przykład jest jedno BMW z napędem naprzód, ja nie pamiętam jego nazwy, ale mówił, że BMW X6 na przykład, jak to się nazywa, cross drive, cross tam napęd na 4 koła jakiś ma i nie da się driftować. Wiecie, jak to jest w tych nowych samochodach, to nie jest tak, że auto cały czas ma ten napęd na 4 koła, tylko przez 90% czasu ma napęd na przód, a ten napęd na 4 koła czasami się tam dołącza, jak nie ma zbyt dobrej trakcji. Więc przez większość czasu to są tak naprawdę przednio napędowce. Nie wiem, jak jest w przypadku BMW akurat tego modelu. Wydaje mi się, że raczej przy takim koksie to napęd mamy przez cały czas na 4 koła, czy nie? Ale no oburzyłem się, jak to nie da się driftować BMW? Ja chyba mam tu jakiś tuning zrobiony. Zdegradujemy sobie furkę może, czy nie? Znaczy, ile mamy tu kilowatów? 600, dobra, to zostawimy tak jak jest. Zrobimy tu konwersję napędu na tył. Myślę, że furka będzie sobie dobrze radzić. Obniżymy ją oczywiście, zobaczymy, czy da się to pudło zrobić na drift. Tu mamy możliwe swapy na V10, V12. Mamy wielką maskę, wielką komorę silnikową prawdopodobnie. Więc pewnie jest tam dużo miejsca, żeby coś sobie... O kur... fuck. Co to jest? Dobra, zostawimy tak na pusto, damy jakieś fajne malowanie driftowe do tej fury. Tu mamy pewnie... O, nawet nie instalowałem jakichś szerszych kapci. Podejrzewam, że przy tej wadze powinno nam mocy wystarczyć raczej. Możemy dać dystansę, tylko zobaczcie, no jak damy dystansę... Wow. Ty... Bo... A czekaj, to nie są dystanse, co ja robię? Tu są już dystanse zainstalowane. Tam mogłem zwiększyć felgę, ja się tak dziwię. Nie wszedłem w tą opcję, co trzeba. Ech. Możemy dać tutaj takie offroadowe kółka, no bo raczej to jest SUV-ik taki offroadowy, ale ten prześwit jakiś taki, no powiem wam, że nie zachęca na offroady, ale co ja tam wiem o offroadach, ja tu driftowym ludzkiem jestem. Musimy sobie jakieś tu felgi driftowe założyć do tej fury. No i mamy napotkany pierwszy problem. Nie da się tutaj założyć zawieszenia driftowego, mamy tylko rajdowe. Założymy sobie wyścigowe zawieszenie, obniżymy furę na maksa i spróbujemy sobie jakoś zrobić ją na drift, mam nadzieję, że się uda. Mocy, nie wiem, czy tutaj coś zwiększałem kiedyś, czy nie. Chyba jest porobiona na maksa. Chyba tak, ja ją robiłem może na jakiś offroadzik, czy coś takiego. Nie wiem, musimy kolor zaraz wymienić. Aha, jeszcze spoiler chyba z przodu. Dajmy sobie bez spoilera. Obniżymy, zrobimy glebę i spróbujemy zrobić na drift. Ma napęd na tył 845 kW, dobrze widziałem? To jest aż za dużo do driftu. Zaraz zobaczymy, jak to jeździ bez żadnego tuningu, bez malowania, bez niczego. Próbujmy. Czekaj, bo ja tu chyba... Nie no, zwiększymy cel felg też, nie? Zrobimy tuning wizualny i zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. No i dobra, furka jakoś tam lata. Musimy podtrzymać twierdzenie, że wszystkie BM-ki mogą driftować. Zainstalowałem tutaj to wyścigowe zawieszenie, więc mamy troszeczkę mniejszy promień... skręt mamy mniejszy, nie? Krótko mówiąc. No i mamy właściwie takie driftowanie jak w Forzie Horizon 3. Ale czy w Forzie Horizon 3 samochodami nie dało się driftować? No pewnie, że się dało i tutaj też się da. Jest oczywiście trudniej i łatwiej auto przesterować, niż jakbyśmy mieli zawieszenie typowo do driftu. Ale to nie znaczy, że się nie da, no. Jest to wielkie pudło. Mamy tu... Mamy tu dość dużo mocy, nawet za dużo jak na moje standardy. Ale coś tam popróbuję. Popróbuję coś tutaj, może właśnie odjąłbym mu trochę mocy, żeby nie było aż tak dużo. Dawaj, wow. Raczej spróbujemy proste okręgi.
Zniszczyłem. No dobra, chodźmy trochę po mieście się pobujać. Łatwo przesterować gnoja, to prawda. Trzeba się troszeczkę, trzeba troszeczkę delikatniej z tym gazem. Bo jest ciężko. Znaczy no, wejść w drift jest łatwo, ale przesterować go można też łatwo, bo nie mamy takiego kąta skrętu mocnego. Ale co, nie da się driftować? Pewnie, że się da. Zobacz. Trzeba troszeczkę więcej gazu dawać w niektórych momentach. No nie idzie tak ładnie jak te japońskie, nie? Ale da się, kurde! Dobra, chodźmy gdzieś indziej, na mieście sobie polatać. Trzeba dużo tutaj jakby uwagi zwracać na to, jak samochód jest ustawiony względem drogi, bo bardzo łatwo jest przesterować, a czasami nie dosterujesz za bardzo i samochód wychodzi z tego driftu zbyt łatwo. Problemem też tej fury jest dosyć spora turbo dziura i z niskich obrotów ciężko mu nieraz wstać. Trzeba go raczej trzymać na tych wyższych, dlatego sobie przed chwilą skróciłem jeszcze bardziej biegi. Można by było mu tu wpierniczyć V10, byśmy mieli wtedy więcej Nm. Moglibyśmy dać V12 i też by troszeczkę może lepiej sobie radził, byśmy mieli może mniejszą turbo dziurę, ale stracilibyśmy ten soczysty dźwięk standardowego silnika tego samochodu, co ja w Fordzie, czego ja w Fordzie bardzo nie lubię robić. I wolę tego unikać, wolę nie robić za dużo swapów, bo wszystkie samochody by brzmiały w moim garażu tak samo, czego bym raczej nie zniósł. No i cholera, zaczął padać deszcz. O, gdzie tu jechać? Tu, dobra. Kurde, obróciło mi tutaj. Powiem wam, że ciężko tą maszynę wejść w taki, znaczy tą maszyną wejść w taki ładny driftik. Tak żeby było czyściutko, wiesz, żebyś mógł sobie poradzić. Tam kawałek widzieliście, jak przy, nie wiem, przy katedrze jechałem i omijałem ruch uliczny, ale to nie były takie ładne drifty, tylko to były takie power slide. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę lepiej teraz z tym driftem jest, kiedy zmieniłem sobie zawieszenie na offroadowe w tym aucie. Jest jedno z kilku zawieszeń, które możemy, jedno z dwóch zawieszeń, które możemy w pełni modyfikować, modulować, tuningować, dostosować w tym samochodzie, które mamy do dyspozycji.
i wydaje mi się, że jest odrobinkę lepiej. Z tego co słyszałem, też na to zawieszenie drift offroadowe można najmocniej obniżyć ze wszystkich zawieszeń, które mamy tutaj. Ach, za mocno wyhamowałem. Które możemy tutaj włożyć do samochodów. Ciężko mi było tutaj go jeszcze pociągnąć. Mówię, czasami jak spadną te obroty za nisko, to on już ci nie wejdzie na obroty. Mimo że dałem tutaj standardowe opony i no te najwęższe, nie? Ale da się, kurde, tylko wiadomo, że jakimś tam lepiej dostosowanym, troszeczkę może lżejszym samochodem, typowo driftowym, jak nie wiem, 350Z albo jakąś Silvią, to te drifty będą wyglądały dużo lepiej, tak? Nawet w moim wykonaniu, nie? Tutaj z BMW trzeba się trochę bardziej postarać, żeby było czysto. I jest trudniej oczywiście. Tak cały czas muszę tą szarpać tą kierownicą to w lewo, to w prawo. Ale to też dużo robi tutaj brak tego zawieszenia driftowego, bo jak mamy to zawieszenie driftowe w jakimś samochodzie, to ten kąt skrętu jest większy, nie? I możemy łatwiej wyprowadzić samochód z driftu. Łatwiej wprowadzić ten drift, no ale to nie oznacza, że nie da się driftować na tych zawieszeniach offroadowych czy wyścigowych, tylko jest trudniej i ten drift finalnie po prostu gorzej wygląda. Z kokpitu ciężko. Spróbujmy sobie tutaj w górach polatać. To jest trochę trudniej, bo mamy... Mamy takie nierówne te zakręty są, nie? Ajajaj! Co ty na to? Teraz w drugą stronę. Tu mamy naprawdę kilka fajnych i trudnych zakrętów do driftu. Da się je polecieć, no ale wiadomo, nie jest tak pięknie, jakbyśmy to robili w jakimś typowym samochodzie driftowym, nie? Dobra, próbujmy.
aż te dziady. Coś tam podjechał. No, to wyglądało całkiem, całkiem. To nie wyglądało. O, za mocno. Za mocno, już trudno go odzyskać z takiego przesterowania. No właśnie, to jest chyba najgorsze, że jak masz już mocny kąt, to ciężko auto odzyskać z tego kątu później. Tak żebyśmy wrócili, powiedzmy, na właściwą linię, nie? Driftu. Także faktycznie driftować tą furą to jest wyzwanie, które też w sumie mogę rzucić wam. Spróbujcie podriftować czymś, co do driftu tak słabo się nadaje. Oczywiście nie jest to niemożliwe, no ale jednak te drifty nie wyglądają tak ciekawie, jakbyśmy robili to samochodami, które są typowo pod drift, można powiedzieć. Zobaczcie sobie to BMW X6 i dajcie znać, co wam udało się zrobić z tym samochodem. Może więcej kunia by tu władował i by poszło lepiej, he? Down, 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 down. Ciężko, aczkolwiek da się. Nie jest to niemożliwe. Jakby się postarał, to by i BMW i Seton pośmigał. Każde BMW nadaje się na drift. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.